cudowny smak lata. Wszystkie składniki macie jak zwykle w opisie. Zupa jarzynowa nietypowa. Zaczynamy. Masło, por i zaczynamy podsmażanie warzyw. Pieczarki pokrojone w taką kostkę, nie kostkę, w takie większe kawałki. Też podsmażamy, to już kostkę. Marchewka, pietruszka i seler. Bach! Poszło. No i zaczynamy podsmażać przyprawy. Cyk! Chwilę smażymy, oddają aromat, podgrzeją się, puszczą wszystkie swoje smaki. No i do tego teraz ziemniaki. A ziemniaki, no to woda. Zalane wszystko wodą, niech się ugotuje. Ugotowane, to teraz do tego kulki, takie jak do kołdunów. Przepis na kołduny u mnie na kanale, kulki są z wołowiny. Kulki ugotowane, no to pomidory z puszki. Ciach, bach, puch, poszło, wpadło. No to jeszcze dorzućmy do tego szpinak. Jak lato, to lato. Młodziutki szpinaczek, cyk, zblanszowany. Elegancko, pięknie, no to jeszcze więcej lata. Szczypiorek, pac. I teraz jeszcze bób. Tak, ugotować, obrać, ja wiem, ale smak jest fantastyczny w tej zupie. No to teraz jeszcze szybciej. Serek śmietankowy do zabielenia i lekkiego zagęszczenia zupy i orzeszki nerkowca. Jak jesteś uczulony, oczywiście nie dodajesz. I na koniec jeszcze natka i koper w gigantycznej ilości, bo ja uwielbiam. Chwila dla wydobycia wszystkich smaków, dla połączenia się. I nalewamy, podajemy. Cudowny smak lata. Zupa ze szpinakiem i z kulkami z wołowiny. Zapraszam.